Marszałek Senatu Tomasz Grodzki został poproszony o to, by zgodził się na zniesienie własnego immunitetu w związku z oskarżeniami o korupcję w szpitalu w Szczecinie. Złożyła taki wniosek prokuratura. Jak zachowa się Grodzki? No nie wiemy, ale zapytamy o to panią Marię Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości, która jest naszym gościem. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani senator, zna pani pana marszałka Grodzkiego. Jak pani myśli, jak trzecia osoba w państwie, znana z kwiecistych przemówień w telewizji, zareaguje tym razem? No sama się zastanawiam, panie redaktorze, jak pan marszałek Tomasz Grodzki zachowa się w tej sytuacji. No zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, że jest tak przywiązany do prawa, do uczciwości, że wszystko powinno być transparentne. Wielokrotnie się na ten temat wypowiadał, nawet co do uczciwości osób pełniących funkcje w państwie, że tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. No więc wobec powyższego należałoby się spodziewać, że pan marszałek Tomasz Grodzki sam zrzeknie się immunitetu, złoży wyjaśnienia w prokuraturze po to, aby ta sprawa mogła być wyjaśniona i zakończona. Nie przesądzam tu absolutnie o wyniku tego śledztwa. Nie przesądzam tutaj absolutnie o winie lub też nie pana Tomasza Grodzkiego. Chciałabym, aby pan marszałek, aby Tomasz, pan profesor Tomasz Grodzki, który stoi na czele Izby Wyższej Parlamentu, w której ja mam zaszczyt zasiadać, był osobą krystaliczną. No ale zarzuty są poważne. Ponad 200 osób składało wyjaśnienia w tej sprawie i no wydaje się, że to wymaga zdecydowanej reakcji pana marszałka Tomasza Grodzkiego. Najprościej byłoby, gdyby sam zrzekł się immunitetu. Czy tak się stanie? No pewnie się niedługo okaże. Nie doczekaliśmy się wczoraj na żadną oficjalną reakcję. Nikt z otoczenia pana Grodzkiego nie napisał, nie zareagował, nie wypowiedział się. Skąd ten problem komunikacyjny? No właśnie się dziwię, dlatego że wielokrotnie przecież politycy Platformy Obywatelskiej, z której się wywodzi pan Tomasz Grodzki, wypowiadali się natychmiast w podobnych kwestiach, że to jest sprawa polityczna, że to jest atak polityczny. No tym razem jakby wszyscy nabrali wody w usta. Być może dzisiaj będzie jakiś komunikat samego zainteresowanego, jak również jego otoczenia. No zobaczymy. No tak czy inaczej ta sprawa nie może tak pozostać w próżni. Tu musi być reakcja pana marszałka, bo jest on, tak jak sam podkreśla, trzecią osobą w państwie, więc absolutnie nie może być w nic uwikłany. Musi dążyć do tego, aby jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę, a żeby ją wyjaśnić, to trzeba się zrzec immunitetu i złożyć też zeznania w prokuraturze regionalnej, o co prokuratura wnosi. No a co zrobi polityczne środowisko pana marszałka Grodzkiego? Tego nie wiem, no ale być może dzisiaj zabiorą głos w tej sprawie, być może będą brnęli w tę narrację, że jest to atak polityczny, że jest to sprawa polityczna. Przypomnę, że zawsze kiedy takie zarzuty były stawiane, czy też było podejrzenie takich zarzutów wobec polityków Platformy Obywatelskiej, to zawsze zwierali szeregi i twierdzili, że jest to sprawa polityczna. To jest dość proste wyjaśnienie. W czwartek do domeny publicznej dotarło nagranie z kancelarii prezesa Rady Ministrów. To jest kwiecień 2010 roku i dyskusja pomiędzy osobą akredytowaną do rozwiązania, do śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, a prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem, który twierdzi, że nie wiedział, że istnieje jakikolwiek inne, nie znał podstaw prawnych, zrzuca z siebie odpowiedzialność. Donald Tusk po opublikowaniu tego materiału napisał na Twitterze, 3 dni mu zajęło a propos napisanie 2 zdań, wykorzystują tragedię smoleńską, by przykryć brudy Obajtka, można upaść niżej, zapytuje Tusk. No niżej niż Donald Tusk to upaść naprawdę nie można, dlatego że te nagrania szokujące bardzo, które no, pokazują, prezentują rozmowę pomiędzy Edmundem Klichem a Donaldem Tuskiem, ówczesnym
premierem, pokazują, że premier nie tylko nie interesował się śledztwem, nie tylko nie dążył do tego, aby wyjaśnić, jakie były przyczyny katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent państwa i 96 osób, wybitnych przecież Polaków, polityków, społeczników, nie tylko nie dążył do wyjaśnienia, ale wręcz sabotował to śledztwo. No bo tak trzeba to wprost powiedzieć. Skoro wysłał Edmunda Klicha do Rosji, nie wyposażając go w żadne narzędzia do pracy, Edmund Klich nie miał ani pieniędzy, ani jakichś osób do pomocy. Nie był też wyposażony przede wszystkim w żadne ekspertyzy prawne, które by pozwoliły mu zawalczyć o interes Polski, czyli o to, aby śledztwo odbywało się z udziałem polskich ekspertów, czy aby było śledztwem międzynarodowym, czy prowadzonym wyłącznie przez Polaków. Tak? Od razu jakby było wskazanie, że śledztwo ma prowadzić rosyjski MAK, Polacy nic do tego nie mają i co Rosjanie ustalą, to my mamy ze spuszczoną głową przyjąć. Chociaż od samego początku przede wszystkim, pani senator, sprawa polegała na tym, że Polska miała z Rosją porozumienie z 1993 roku dotyczące badania katastrof samolotów wojskowych. No skoro Tu-154M był własnością pułku lotnictwa wojskowego, jego załogą byli wojskowi piloci, tak. Stewardesy też były tak naprawdę i wszystko tam było wojskowe, no to jakim prawem był on badany jako samolot cywilny na podstawie zupełnie innego prawa i dlaczego w Polsce w kluczowym momencie nikt na ten temat nic nie powiedział. No mówi się, że dlatego, że tak zadecydowali Rosjanie w rozmowie z Donaldem Tuskiem wcześniej. No można się spodziewać, że tak było. Taka była decyzja Rosjan, że oni sami chcą wyjaśniać tę katastrofę i Donald Tusk być może przystał na to i dlatego zgodził się, aby potraktować ten samolot jako samolot cywilny. Wtedy inne tutaj przepisy prawa dotyczyły takiego lotu, co oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, po pierwsze wskazuje na to, że nie interesował się tym śledztwem, nie dążył do tego, aby je obiektywnie wyjaśnić, a wręcz to sabotował. Pojawia się też teoria, pani senator, że Donald Tusk był zainteresowany wyłącznie swoją dalszą karierą, której bez poparcia Rosji na terenie Unii Europejskiej nie można rozwijać. No i to poparcie zdobył. No to też jest jakiś argument podnoszony, tak? Donald Tusk już wtedy zapewne myślał o karierze w Unii Europejskiej. Zapewne też był już tutaj posłowie z Angelą Merkel. No i rzeczywiście zależało mu tutaj też na dobrych kontaktach z Władimirem Putinem, na jego wsparciu, takim pewnie wsparciu, no nie niejawnym, tak, ale mimo wszystko wiemy, że Rosja i Niemcy łączą dobre relacje, mimo wszystko, mimo tego, że czasami Niemcy starają się tupnąć nogą, to widzimy, że jeśli chodzi o sprawy biznesowe, gospodarcze, ale też polityczne, to Niemcy są zawsze rzecznikami Rosji. W związku z tym, no być może jest tak, że nie chciał tutaj po prostu rozdrażnić, Tusk nie chciał rozdrażnić Władimira Putina. Tak czy inaczej zachował się haniebnie. Uważam, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i odpowiedzieć za te zaniedbania i tak jak powiedziałam, za wręcz sabotaż, bo tak można myśleć na podstawie tych ostatnich taśm. Tam jest wręcz, można sformułować zarzut o działanie na rzecz obcego państwa, no bo głównym troską Donalda Tuska jest to, żeby te wersje w obu krajach były takie same. Przejdźmy do dzisiejszej kampanii prasowej. Od 3 tygodni słyszymy, jakim to strasznym człowiekiem i przede wszystkim jakim bogatym jest były burmistrz Pcimia Daniel Obajtek, prezes Polskiego Koncernu Naftowego. Pani zdaniem, już pomijając całą tą warstwę szczegółów, bo nie ma się co w to wdawać, jakie są przyczyny tej akcji? Dlaczego właśnie teraz zostało to rozkręcone? No bo wiemy, że dokumenty na Daniela Obajtka były zbierane przynajmniej kilkukrotnie przez różne agencje. No rzeczywiście te sprawy, o których donosi Gazeta Wyborcza, twierdząc za każdym razem, że to będzie bomba, która wywoła trzęsienie ziemi, a to są po prostu zwykłe kapiszony. Te doniesienia są później przedstawiane jako fakty
przez polityków opozycji, nakręca się aferę po to, aby utrącić Daniela Obajtka, który jest świetnym prezesem Orlenu, który dąży do fuzji Orlenu z Lotosem po to, aby powstał jeden z największych w Europie koncernów paliwowych, który może też zagrozić interesom zachodnich koncernów paliwowych, który przynosi teraz ogromne zyski, 23 miliardy złotych w ciągu 5 lat w porównaniu do niespełna 3 miliardów złotych w ciągu 8 lat rządów PO-PSL. Więc wydaje mi się, że chce się tutaj utrącić Daniela Obajtka, a jednocześnie chce się też wykreować takie wyobrażenie, jak to w szeregach partii rządzącej, osób z nią związanych, jaka to jest korupcja, jakie to są afery. No ale to są takie afery, szanowni państwo, dmuchane i takie nakręcane sztucznie, bo co do każdej wielokrotnie już i prokuratura się wypowiadała, i CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, i są tutaj przecież protokoły z kontroli, ze śledztw i one wszystkie wskazują, że tam nie było żadnego złamania prawa. No niemniej opozycja dalej jakby czepia się tych spraw po to, no żeby wszczynać cały czas taki niepokój wśród obywateli, wśród Polaków, aby nie musieć się też odpowiadać na trudne pytania, aby nie musieć też jakby wykazywać się pewną taką inwencją czy też chęcią do pracy w momencie, kiedy Polska jest w trudnej sytuacji z powodu Polska, Polacy, z powodu epidemii koronawirusa, z powodu kryzysu gospodarczego i zamiast wszystkie ręce na pokład i zarówno strona rządząca, jak i opozycja walczą o zdrowie i życie Polaków, o polską gospodarkę, no to opozycja kręci jakieś afery, żeby pokazać, jak to sobie rządzący nie radzą. Radzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym, radzą sobie, chociaż jest to trudne, z koronawirusem i ze szczepieniami, no to trzeba pokazać, że gdzieś indziej są jakieś niedociągnięcia. No jest to podłe, powiem szczerze, jest to podłe. Takie wzbudzanie wśród obywateli, wśród Polaków niepokoju, takie suflowanie kłamstw przez publiczną. Ale są też w tym dobre strony, bo na przykład dowiadujemy się od posłów przecież Koalicji Obywatelskiej, że dom, który jest pod Tarnowem, może kosztować razem z działką 5 milionów złotych. Ciekawe, skąd oni wzięli te ceny. Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości. Pięknie dziękujemy za poranną rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu. Życzymy miłego dnia pani, a państwa zapraszam na kolejną rozmowę Potrójne Espresso już za chwilę.